Jak uruchomić pokrętła w klawiaturce Akai MPK Mini MK3 w Abletonie? Krok pierwszy. Ustawiamy w kontrolerze program Ableton. Wciskamy ten oto przycisk z napisem Program Select i jednocześnie wciskamy tutaj ten drugi padzik. Dzięki temu kontroler przestawiamy w tryb pracy dedykowany do Abletona. To jest krok pierwszy. Krok drugi. Uruchamiamy Abletona. Trzeba pamiętać, żeby wcześniej powyłączać wszystko, co korzysta z klawiatury, na przykład edytor klawiatury. Options na samym dole. Preferences. I tutaj jest zakładka MIDI. I patrzymy, czy jest nasza klawiatura. Powinna być. I musi być pozaznaczane, tak jak tutaj to jest zaznaczone. Zamykamy. Jak widać, klawisze reagują. I jak się pokręci pokrętłem, to widać, że pokrętła też reagują. Tutaj w wybranym okienku. Można wybrać inne okienko. I jak widać, pokrętła powodują zmianę parametrów, których tego nie wiem. Trzeba się po prostu nauczyć, które pokrętło czym kręci. To wszystko. Pokrętła można też przypisać do konkretnych funkcji. Wchodzimy w Options. Na samej górze jest Edit MIDI Map. Skrót klawiszowy na Windowsach, Ctrl M. Wciskamy i widać tutaj, że niektóre pokrętła, niektóre funkcje są podświetlone na niebiesko. Teraz wystarczy je kliknąć, pokręcić pokrętłem. I pokrętło to zostało przypisane do tej funkcji. Można tak zrobić z dowolnymi pokrętłami, ile ich mamy na klawiaturze. Po zakończonej zabawie wychodzimy tutaj, jeszcze raz tam klikając to okienko. I teraz, jak widać, kręcenie pokrętłem powoduje, ruch pokrętłem na klawiaturze powoduje sterowanie wybranymi wcześniej pokrętłami na ekranie. Gdyby się nam te ustawienia znudziły, jeszcze raz wchodzimy, Edit MIDI Map, zaznaczamy funkcję, z której już nie chcemy korzystać i którą nie chcemy, żeby była już przypisana i wciskamy przycisk Delete. I w ten sposób te ustawienia możemy zlikwidować.